Roksana Węgiel popularność zdobyła za sprawą programu The Voice, Kids i konkursu piosenki Eurowizja Junior. Nic dziwnego, że przez lata uchodziła za prawdziwą wizytówkę TVP, która uważała młodą gwiazdę za doskonałą wizytówkę. Okazuje się, że z czasem relacji gwiazdy i stacji uległy nieco oziębieniu, a młoda wokalistka postanowiła podziękować Telewizji Polskiej za współpracę. Dlaczego? W najnowszym wywiadzie, którego gwiazda udzieliła portalowi pomponik.pl, artystka wyznała, że niektóre aspekty współpracy przekreśliły dla niej możliwość podpisania umowy z publicznym nadawcą. Co więcej, gwiazda zaznaczyła, że jeśli w przyszłości zdecyduje się na występ wspomniany w wywiadzie, odbędzie się to wyłącznie na jej warunkach. Roxana Węgiel, choć ma zaledwie 19 lat, jest obecnie jedną z największych gwiazd w Polsce. Jakby tego było mało, artystka jest wszechstronnie uzdolniona. Czego dowodzi? Zachwycając swoimi ruchami w programie Tańca z Gwiazdami, młoda gwiazda odnosi sukces za sukcesem i nikogo nie powinno dziwić, że jej wymagania wobec partnerów biznesowych stale rosną. W rozmowie z portalem pomponik.pl Roxana Węgiel wyjaśniła, że jakiś czas temu odrzuciła ofertę TVP, które zaproponowało jej występ podczas Eurowizji. Gwiazda miała zaledwie 16 lat, ale mogła już wtedy wziąć udział w dorosłej edycji. Roksana Węgiel zaznaczyła, że aby wystartować, musiałaby mieć idealną piosenkę. Nie czułam się na to gotowa. Ja w wywiadach wiele razy wspominałam, że muszę mieć świetną piosenkę, i wtedy mogę startować w Eurowizji dorosłej. Ale to musi być naprawdę piosenka która mnie niesamowicie poruszy, powiedziała wokalista, mimo że dostała propozycję, to uznała, że nie widziała w niej siebie, co dla niej było kluczowe. Zdradziła, że nie podobało jej się w niej w zasadzie wszystko, ale przede wszystkim nie mogła też się w nim wykazać, na czym szczególnie jej zależało. Jeśli jednak znajdzie odpowiedni kawałek, nie wyklucza, że w przyszłości spróbuje swoich sił w dorosłym konkursie. Co ciekawe, zdaniem internautów wspomnianym utworem, który postanowiła Roxana Węgiel odrzucić, miało być Weridę, z którym na Eurowizji zaprezentował się Rafał Brzozowski. Decyzja Roxany Węgiel o odrzuceniu oferty TVP i jej szczera wypowiedź w rozmowie z Pomponikiem pokazują, że młoda gwiazda ma głowę na karku i jasno określone zasady, którymi się kieruje w swojej karierze. Gratulujemy.